Znajdujemy się w tym szczególnym miejscu nie bez przyczyny, ponieważ za mną, za ołtarzem znajduje się postać Chrystusa, którą widzimy. Jest to postać Chrystusa zapraszającego. A dzień dzisiejszy, dzień 19 listopada 2020 roku, składa nam biblijne hasło zapisane w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale, wierszu 17, a także w psalmie 34, wierszu 9, gdzie tak jest napisane. Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Drodzy, ten werset z Ewangelii Łukasza wyjęty jest ze znanego podobieństwa Jezusa Chrystusa o Wielkiej Wieczerzy, które jest z kolei odpowiedzią Pana Jezusa na stwierdzenie jednego ze współpiśladników w domu faryzeusza. Błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. I właściwie cały ten 14 rozdział Ewangelii Łukasza mówi właściwie o jednym. Mówi o pokorze. Jezus uczy faryzeuszy pokory. Czyni to na przykład w mowie o zajmowaniu pierwszych miejsc na weselu i w podobieństwie o Wielkiej Wieczerzy. Trzeba tutaj wspomnieć też, że naród izraelski, a jego przywódcy religijni, faryzeusze w szczególności, byli pewni swojego powołania i wybrania przez Boga. Ale co się dzieje z biegiem czasu? Z biegiem czasu zrodziło ono dumę i pychę. I widzimy to bardzo wyraźnie, chociażby w modlitwie faryzeusza, która jest przeciwieństwem modlitwy celnika. Na pokorę i pokutę niewiele pozostało miejsca, tak w sercu, jak i w życiu tych, którzy uważali się za sprawiedliwych. A pokora przecież jest jednym z podstawowych warunków wejścia do Królestwa Niebieskiego. To właśnie pokorze poświęcił Zbawiciel tak wiele słów i podobieństw. Podczas ostatniej wieczerzy, przemawiając do uczniów po raz ostatni, napomina do tego, co uważał za najważniejsze. Do pokory i usługiwania. Przypomina, że sam przybrał postać wiernego, pokornego sługi, pomimo, że jest Synem Bożym. Bóg wybrał naród izraelski, zaprosił go do uczestnictwa w Wielkiej Wieczerzy. W Jezusie Chrystusie nadszedł ten czas zwoływania zaproszonych gości, zajęcia miejsc za stołem, czas radości razem z Panem. Jezus Chrystus, jak sługa z podobieństwa, zwoływał, wzywał, zapraszał, ale zaproszenie wydane na goście nie przyszło. Każdy znajdował wytłumaczenie. Znaczy to, iż każdy z zaproszonych po prostu wzgardził ucztą, zlekceważył. Stąd też wołanie to zostało skierowane do innych, do wszystkich oprócz dotychczas zaproszonych gości. Grzesznicy i poganie odczuwali na wieść o przyjściu Królestwa Bożego z kruchem, pokorą, ale i zarazem największą radość, że to ich uznano godnymi zajęcia miejsc za stołem Pańskim. Drodzy, pokora, wiara i miłość pierwszych chrześcijan budzą nasz podziw. Ale też z biegiem czasu ta wielka cnota Chrystusowa i chrześcijańska jakby maleje. Jezus Chrystus i nas zwołuje i zaprasza na wielką ucztę. I tu nie chodzi jedynie o ucztę w Królestwie Niebieskim, w wieczności, ale tu chodzi także o naszą odpowiedź na zaproszenie w naszym ziemskim życiu, w naszym tu i teraz. Gdyż za kształt przyszłości i horyzont tego, co nadejdzie, odpowiedzialny jest właśnie tu i teraz. Oczywiście nie zachęcam w tych ryzykownych czasach pandemii do ryzykownych zachowań. To jest oczywiste. Ale też wiem, że wielu nam jest ciężko.
że jesteśmy przygnieceni różnymi sprawami. Ale pójdźmy do Niego. Właśnie wtedy, kiedy człowiek zawodzi się na wszystkich, kiedy znikąd nie ma ratunku, On jest i czeka. Pójdźmy do Niego z naszymi troskami, ciężarami, słabością i grzechami. Jak sam dzisiaj zapewnia, już wszystko gotowe. Czy my również? Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Amen.